Radio kończyć. I zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeżeli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Pojawić się na trwającej w Warszawie Światowej Konferencji Archiwów Audiowizualnych, mówi Michał Marczyński. Plan był taki, że przyjeżdża tu, ma półgodzinny wykład dla gości, poczmie się na lotnisko i pędzi do Rzymu na europejską premierę. No, odszedł, pokażemy dzisiaj jego film w Ninie, także nasi goście będą mieli okazję jeszcze przed premierą oficjalną europejską zobaczyć ten wspaniały obraz. Ostatni niestety odszedł król polskiego kina, tak? Nie waham się, żeby tak powiedzieć, ale wciąż jest z nami poprzez swoje produkcje. Narodowy Instytut Audiowizualny pokaże również specjalny wywiad z Andrzejem Wajdą. Rozmowę nagrano w czasie Wajda Artu, festiwalu zorganizowanego w marcu z okazji 90. rocznicy urodzin reżysera. Żałuję, że nie pracowaliśmy ze sobą częściej. Tak zmarłego dziś Andrzeja Kopiczyńskiego wspominał w rozmowie z Polskim Radiem 24 aktor Andrzej Seweryn. Dla mnie zawsze jest poruszające odchodzenie moich braci, ojców w zawodzie, sióstr, matek. Za każdym razem to jest dla mnie bardzo poruszające. Wiem, ile trudu za nimi, trudu w zawodzie. Pamiętam Andrzeja z Kopernika, pamiętam Andrzeja z 40-latka. Wydaje mi się, że zetknęliśmy się również na planie ogniem i mieczem. No i oczywiście dzisiaj, kiedy już go nie ma, to żałuję, że nie pracowaliśmy więcej razem. Andrzej Kopiczyński, aktor filmowy i teatralny, zmarł nad ranem. Przez wiele lat był związany z warszawskimi scenami. Najbardziej znany był z tytułowej roli w serialu telewizyjnym 40-latek. Aktor miał 82 lata. W ostatnim czasie zmagał się z chorobą Alzheimera. Prognoza pogody. Dziś na zachodzie i południu zachmurzenie duże, miejscami deszcz lub mrzawki. Na pozostałym obszarze rozpogodzenia, choć miejscami również zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 w centrum i do około 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil. Bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do Besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofa. Nasza Pani jest kochana, co dzień uczy nas od rana. Całą lekcję gardło męczy, potem chrypka ciągle dręczy. Zatem dzisiaj, w dniu jej święta, niech nie będzie zachrypnięta. Mamy dla niej więc wokaler, by nie miała chrypy wcale. Wyrób medyczny wokaler. Na chrypę i suchość w gardle. Nie tylko w dniu nauczyciela. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na podstawie stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniu. Przeciwwskazania na drażliwości na składniki produktu cukrzycy. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. To była reklama. Na zegarze 14:17 słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 13 dzień października, na szczęście czwartek, a nie piątek. W naszym studiu gość. Gość Polskiego Radia 24. Doktor Kaja Przystupa, rządca Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry. Witam. Porozmawiamy o produkcie polskim. Od przyszłego roku w sklepach pojawią się towary spożywcze. Skąd pochodzą niektóre produkty, ale to chyba nie wystarcza.
Z jednej strony wystarczy to, co jeszcze bym uszczegółowiła, że ma być to dobrowolny znak. Czy nie ma to być coś obowiązkowego? Jeśli producent będzie chciał, będzie mógł skorzystać z takiego znaczka, jeśli nie, jego sprawa. Tak, dokładnie. A jeśli chodzi o unijne przepisy, co one regulują w tej chwili? Właśnie problem z tego, co może przynajmniej jak prawnicy się martwią, to będzie bardzo duży problem, bo raczej odchodzimy od tego, znaczy jeżeli mamy dofinansowanie unijne, to raczej nie powinniśmy podkreślać tego aspektu narodowego, raczej aspekt unijny. Tak, więc to może taki znak może by wiązać się z problemami, że jeżeli taka działalność, która oferuje produkt, który będzie podpisany jako polski, no będzie to pytanie, jak zostanie to prawo zinterpretowane, czy na przykład nie straci dotacji. No ale to ciekawe, bo produkt polski cały czas jest produktem unijnym, przecież to się nie wyklucza, wręcz przeciwnie. Jak najbardziej, ale przynajmniej jak wydaje mi się, że takie założenie, że ma być to, jakby chodzi o podejście wspólnotowe, a nie narodowe, tak? Czyli chodzi o to, żeby nie podkreślać swojego własnego udziału w produkcji danych towarów? To ciekawe, ja bym to tak, bo myślę, że... Ja bym tego negatywnie nie odbierała, tak? Wydaje mi się, że całe to wprowadzenie tego rozwiązania jest też rozwiązaniem, które jest już stosowane też w różnych krajach europejskich. Co ciekawe, polscy producenci walczą z tym. Walczą z takimi oznaczeniami. Tak, z takimi oznaczeniami. Polski. Przykładowo w Czechach jest taka możliwość. No i wiadomo, że to jakby argumentuje się to, że to jest właśnie no, taka konkurencja, ponieważ o co chodzi? W wielu badaniach wskazywane jest, że klienci preferują produkty lokalne. Zatem oznaczanie ich, że pochodzą z danego kraju, oznacza, że w jakiś sposób to jest dodatkowa jakby wartość. I to jest dobre czy złe? Bo powoli się gubię, powiem szczerze. Powiem panu tak, że z jednej strony uważam, że takie oznaczenie jest dobre. Jeżeli chcemy być klientami w jakiś sposób czującymi się odpowiedzialnie, raczej powinniśmy kupować produkty lokalne, które nie jakby żeby wspierać społeczność, ale które nie podróżują daleko, nie ma tych kosztów transportu, więc sam koszt produkcji, w przypadku szczególności tutaj produktów spożywczych, no jest niższy. Tak, więc z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na perspektywę przedsiębiorców, no to już wchodzi no taki pewien dodatkowy aspekt konkurencji. Czyli dla klientów to jest rozwiązanie słuszne, bo wtedy wiedzą doskonale, gdzie został wyprodukowany dany towar, gdzie powstał produkt. Wiedzą, czy na przykład ten pomidor jechał kilkanaście minut na stragan, czy do sklepu, czy też kilka dni na przykład z drugiego końca Europy. Nawet spoza Europy. Albo i spoza Europy. Jeśli chodzi o producentów, tutaj sytuacja już zaczyna się komplikować, bo jeśli chodzi o producentów krajowych, to też jest, myślę, dla nich spora korzyść, bo ich produkt zyskuje niejako kolejny argument, żeby go kupić. Jeśli chodzi o producentów zagranicznych, dla nich to już może być... No może być to, pewien problem. Wydaje mi się, że to też jakby cała ta sprawa właśnie, rozmowa w ogóle o tym nowym znaku, też to jest ciekawe, bo niedawno była, nie wiem czy pan pamięta ten incydent z Mlekowitą. To dosłownie w zeszłym tygodniu wyszło, że Mlekowita się sprzedaje do Chin i tam oferuje swoje produkty z napisami niemieckimi. No i to zostało odkryte przez Polaków, no i jakby powstał swego rodzaju skandal, tak? No i tutaj chodzi o to, że jeszcze polskie produkty tak nie są dobrze znane w Chinach. Nie mamy jednego jednoznacznego wizerunku marketingowego jako Polska, czyli wysoka jakość. Chińczycy obecnie przechodzą poważny kryzys zaufania do lokalnych produktów. Cenią raczej te zachodnie, a wiadomo, że no Niemcy ogólnie obecnie nam się kojarzą jednak z wysoką jakością. Cały czas jeszcze. Jeśli chodzi o znak produkt polski, ma on wejść od przyszłego roku, mają pojawić się na towarach takie właśnie oznaczenia. Oczywiście to jest dobrowolne, jeśli producent uzna, że chce korzystać z takiego znaku, będzie miał do tego prawo. Myśli pani, że to jakoś wpłynie na sytuację na rynku?
Wydaje mi się, że bardzo będzie to zależało od tego, czy będzie prowadzona dodatkowa kampania informująca klientów o tym, że jest taki znak, co on dokładnie oznacza. Wydaje mi się, że ta kampania o tyle może być korzystna, że może klienci częściej zaczną czytać to, co jest na opakowaniach, tak? A myśli pani, czy teraz nie czytają? Ogólnie przynajmniej badania wskazują, że bardzo wielu klientów ogólnie na przykładowo deklaruje, że preferuje jedzenie bez konserwantów, naturalne, jednakże jak zaczyna znaczy rzadko się zdarza, że się wczytuje w skład produktów, tak? Często dokonujemy wyborów patrząc właśnie na pewną etykietę i jeżeli widzimy jakieś ślady, że to by oznaczało, że coś jest naturalne, wiejskie, no to przyciąga naszą uwagę. Tak? Ale przyzna pani, że łatwiej jest rozpoznać, czy ogórek pochodzi z Polski, czy na przykład z Włoch, niż wczytać się w skład danego produktu, który nierzadko jest skomplikowany. No, jeszcze dodatkowo weźmiemy pod uwagę te małe opisy, tak? To dodatkowo jest utrudnienie. Więc taki pewien znak wizualny, ale powszechnie rozpoznawany, tak? Że produkt jest z Polski, rzeczywiście konsumentom to by ułatwił. Ja teraz patrzę na badania, które leżą na moim biurku i okazuje się, że z badań wynika, że 70% konsumentów chce wiedzieć, z jakiego kraju dany produkt pochodzi. Dokładnie, ale problem zaczyna się o tym, bo to są pewne deklaracje, także chcemy wiedzieć i jeszcze w części badań deklarujemy, żebyśmy kupili taki produkt lokalny. Problem jest taki, że niestety nadal konsumenci w Polsce bardzo są, jakby jednym z kluczowych czynników jest cena przy zakupie produktu. Więc mimo, że deklarujemy, że chcielibyśmy coś lokalnego, często cena decyduje o tym, czy się zdecydujemy na ten zakup, czy nie. Chociaż badania, doczytam jeszcze drugą część, z tych 70%, które chcą wiedzieć, z jakiego kraju pochodzi dany produkt, dla 2/3 jest to istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Mhm. Czyli 2/3 z 70%, robi się już wyższa matematyka powoli, ale to jest cały czas niemało. Nie jest to mało. Więc wprowadzenie takiego znaku, tak jak mówię, i sprowadzenie tej kampanii może wprowadzić pewną zmianę, tak? Oczywiście ja zawsze podkreślam, że to deklarujemy, tak? I wydaje mi się, że dopiero po roku i przy prowadzeniu analiz będziemy rzeczywiście w stanie powiedzieć, jaki to ma wpływ rzeczywiście na aktualną sprzedaż. Co ciekawe, to jest trend chyba ogólnoeuropejski, żeby oznaczać towary wyprodukowane w danym miejscu. Często nawet nie chodzi już o sam kraj, ale nawet o region albo i miasto. Tak. Tak też się zdarza. Tak. Jednym z takich przykładów może być Szwajcaria, w której bardzo podkreślam. Nie całkiem Unia Europejska, ale Europa. Nie Unia, ale Europa. Jest to, gdzie preferuje się wręcz podawanie małego regionu, skąd pochodzi, a nawet często nazwy tego farmera, tego rolnika, który sprzedaje. I potem klienci, jakby znając nawet, i to dotyczy jakby i pomidorów, ogórków, nawet ziemniaków, tak? Czyli produktów, które u nas w ogóle nie rozpoznaje się marki. Tam się tworzy tą markę na warzyw. Jakie to ma znaczenie? Dla nich bardzo duże. Ale dla producentów, czy dla klientów, czy dla jednej i dla drugiej. Bo dla takiego rolnika, no to też, jeżeli jest w stanie zbudować swoją markę, to zapewni sobie w pewien sposób stałych klientów. Jeżeli klienci będą chcieli kupować jego produkty, to będą zamówienia ze sklepu. Jeżeli chodzi o klientów, to im rzeczywiście zależy na tym, żeby wspierać wspierać lokalnych producentów. Czyli w jakimś sensie, to może zabrzmi szumnie, ale tak to widzę, to jest handel z ludzką twarzą. Tak. Nie idziemy do ogromnego sklepu, w którym produkty bardzo często są anonimowe. Chcemy wiedzieć, kto wyprodukował daną rzecz, skąd to pochodzi. Mhm. Słuszny trend.
słuszny. W Polsce są też takie próby. Jest taki serwis, się nazywa Rano Zebrano i tam mamy, jest to połączenie, bym powiedziała, platformy społecznościowej, na której są rolnicy, którzy przedstawiają swoje siebie i swoją całą trzodę, te wszystkie, to jak żyją, a z drugiej strony oferują swoje produkty. O sytuacji rolników i o trzodzie porozmawiamy za minut kilka, to tak przy okazji. A jeśli chodzi o tę akcję, o której mówimy, czyli o pomysł, żeby wprowadzić już w przyszłym roku oznakowanie produkt z Polski, pani patrzy na tę inicjatywę z ciekawością, czy pani tej inicjatywie kibicuje? Powiem tak, że nadal mam mieszane uczucia. Będę raczej jako badacz z zainteresowaniem będę patrzyła na to, co się będzie działo, ponieważ jakby jest dużo, bym powiedziała, niejasności, niepewności, tak? Odnośnie jaki to rzeczywiście będzie, czy rzeczywiście to odniesie sukces. Więc bym powiedziała, że raczej patrzę na tym z zainteresowaniem. A kiedy już pani pójdzie do sklepu w przyszłym roku i zobaczy taki produkt z tego rodzaju oznaczeniem? Ja panu powiem, że ja od dawna czytam etykiety i od dawna preferuję, przykładowo jeżeli chodzi o miód, kupować u lokalnych producentów. Więc dla mnie ma to znaczenie. Przypomnijmy, od przyszłego roku w sklepach pojawią się towary spożywcze oznaczone znakiem Produkt Polski. O inicjatywie na antenie Polskiego Radia 24 mówiła dr Kaja Prystupa, rządca Akademia Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 14:30. Autopromocja. Polskie Radio 24. Maskal twierdził, że gdyby Kleopatra miała krótszy nos, losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. Co decyduje o wydarzeniach historycznych? Co wprawia w ruch historię? Co ją motywuje? Nad tym wszystkim będę zastanawiał się wraz z moimi gośćmi w audycji Nos Kleopatry w każdy czwartek o godzinie 23:10. Serdecznie zapraszam. Wiktor Świetlik. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 14:30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Bob Dylan, laureatem Literackiej Nagrody Nobla. W serwisie powiemy też o decyzji prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który wystąpił o uchylenie wyroków 25 lat więzienia dla morderców z Rakowisk, a także o separatystach z Donbasu, którzy twierdzą, że zabili polskich najemników walczących po stronie wojsk rządowych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Bob Dylan, legendarny amerykański piosenkarz, kompozytor i poeta, laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Werdykt ogłosiła w Sztokholmie Akademia Szwedzka. Nobelpriset i litteratur tilldelas Bob Dylan. Nagrodzony został poeta piosenki, podkreśla krytyk literacki Tadeusz Lewandowski. Bob Dylan rzeczywiście coś pokazał, jako poeta właśnie. Nagrodzona została poezja, na to zwracam uwagę. Dylan, który jest poetą piosenki i balladzistą, równocześnie rzeczywiście spróbował odnowić balladę jako przede wszystkim współdziałanie, jako dialog muzyki z tekstem i spróbował pchnąć w tym sensie amerykańskie życie popkulturowe. W konferencji prasowej w Jaworze pod Wrocławiem, gdzie ma powstać 29. fabryka Mercedesa na świecie. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przyjął nowego ambasadora Francji w Polsce, Pierre'a Lewiego. Głównym tematem rozmowy była współpraca dwustronna obu krajów, również w kontekście przygotowań do polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych. Poruszono też sprawy związane z inwestycjami i wymianą gospodarczą oraz udziałem Francji w programach modernizacji polskiej armii. Rozmówcy zgodzili się, że skala współpracy polsko-francuskiej jest najlepszym dowodem na jakość strategicznego partnerstwa obu krajów. Ambasador Pierre Lewy był wcześniej dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego Francji, a w latach 2009-2013 był ambasadorem Francji w Republice Czeskiej.
Prokurator generalny w Kijów wziął prawo wystąpić do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroków 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N. za brutalny mord rodziców chłopaka w Rakowiskach pod Białą Podlaską w grudniu 2014 roku. Będzie domagał się dożywocia z możliwością wcześniejszego wyjścia na wolność po 25 latach, powiedziała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Dyplomacja brytyjska zawsze z rozstrzygnięciem zapadłym przed sądem operacyjnym w Lublinie, który zajmował się tą sprawą i działając w upoważnieniu sprawiedliwości prokuratora generalnego, prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, złożył do sądu najwyższego kadrę w tej sprawie. Nastolatkowie przyznali się do popełnienia zbrodni, zaplanowali ją wcześniej, zaatakowali swoje ofiary podczas snu, byli przy tym bardzo brutalni. Pierwszy wyrok skazujący nastolatków na karę 25 lat więzienia wydał w grudniu 2015 roku Sąd Okręgowy w Lublinie. W kwietniu tego roku Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał wyrok skazujący oraz wysokość kary. Separatyści z Donbasu twierdzą, że zabili polskich najemników walczących po stronie wojsk rządowych. Raporty ukraińskiej armii nie potwierdzają tych informacji. Według cytowanego przez separatystyczne media przedstawiciela tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Edwarda Basulina, bojówkarze mieli zlikwidować 15 zagranicznych najemników walczących po stronie wojsk rządowych. Kolejnych 25 miało odnieść rany. Wśród zabitych, jak informują prorosyjscy separatyści, byli najemnicy z Polski i Gruzji. Do starć miało dojść podczas próby ataku sił rządowych w okolicach miejscowości Kominternowo i Leninskoje. Przedstawiciel separatystów zaapelował do kierownictwa misji OBWE o uwzględnienie i ocenę tych informacji. Tymczasem raporty z linii frontu przekazywane przez ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej nie wspominają o takich stratach w ciągu ostatnich dni. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. To jest też pytanie, otoczony kultem król Tajlandii, Bhumibol Adulyadem, zmarł w szpitalu w Bangkoku, poinformował Pałac Królewski. Rama IX miał 88 lat i był najdłużej panującym monarchą na świecie. Jego królewska mość zmarł w szpitalu w Sirigaj, napisał Pałac w oświadczeniu, nie podając przyczyn zgonu. Poinformował jedynie, że zgon nastąpił około godziny 16 czasu lokalnego, czyli około godziny 11 w Polsce. Oczekuje się, że nowym królem Tajlandii zostanie jego 63-letni syn. Oni zaprzeczają doniesieniom prasowym, jakoby dziś na ogół pogodnie, jedynie miejscami pochmurno i deszczowo. Temperatura od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 14.35. Polskie Radio 24. Za kilka minut porozmawiamy o sytuacji polskich rolników, wcześniej jednak muzyka i literatura. Laureatem literackiej Nagrody Nobla w tym roku został Bob Dylan, muzyk i poeta. Naszym gościem jest Dariusz Rosiek, dziennikarz, a także znawca i tłumacz tekstów Boba Dylana, tegorocznego noblisty. Dzień dobry. Daniel Przybylski, również tłumacz, dziś na naszej antenie mówił, że od kilku już lat zadawał sobie pytanie, czy to wreszcie w tym roku do Boba Dylana trafi ta właśnie Nagroda Literacka. Samemu. Trzeba jednak mieć trochę wiary czy zaufanie do swoich bliskich współpracowników. A pytanie, czy Teresa May może mieć takie zaufanie do Davida Davisa, Borisa Johnsona, czy Liama Foxa. To jeszcze na koniec zadam jedno pytanie, czy jeżeli Brytyjczykom zależy tak bardzo na suwerenności, to z World Trade Organization się wycofają? Bo jest cała masa innych takich ponadnarodowych struktur, wspólnego bycia przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, które słyszymy, wiemy, że na przykład Donald Trump które były bogate, nieprawdopodobnie. Nie sądzę, żeby ta nagroda była specjalnie potrzebna Dylanowi, dlatego że on ma już właściwie wszystko mało znanie. Niejednokrotnie powtarzaliśmy, że wycofanie się z Unii Europejskiej kreuje masę dodatkowych problemów. Wielka Brytania nie może sobie handlować według reguł Światowej Organizacji Handlu. Ona będzie musiała wynegocjować czy uznanie, że to jest nie tylko pisanie piosenek, ale barierę, przede wszystkim jakaś literatura. Ograniczenie tych barier ze wszystkimi członkami Światowej Organizacji Handlu. Człowiek, który dla wielu ludziom odbierał umysł. Panuje zasada konsensusu, a nie głosowania. Na to, w którym momencie jego karierę którzy trochę bardziej się znają na kwestii handlu międzynarodowego, uważają, że będzie ogromnym problemem, ludzi, którzy byli subsydiów byli z nim, słuchali jego muzyki, czytali jego teksty. Pytanie.
Dlatego ten Brexit będzie powodowało to pewien rodzaj zmiany, pewien rodzaj zmiany, który wywołuje tylko i wyłącznie wielka literatura. To znaczy otwarcie nowej wrażliwości, otwarcie nowych poziomów kojarzenia. Tyran potrafił pisać teksty przeróżne. On jest kojarzony jako pisarz polityczny. Bardzo często to jest, myślę, ogromnym uproszczeniem i kompletnie trafia kurą w to był pisarz liryczny, to był człowiek, który potrafił opowiedzieć o relacjach kobiety i mężczyzny w sposób nieprawdopodobny. To był człowiek, który pisał, odwołując się do tradycji poezji Trubaduru, Dantego, Artura Rimbaud, symbolistów francuskich. Biblia była jednym z jego głównych narzędzi, z których czerpał inspirację. A przede wszystkim tradycja amerykańskiej muzyki folkowej, tradycja amerykańskiej muzyki lat 20., 30., 40. To było coś, co go budowało. Myślę, że jeszcze może jedna uwaga. To był również artysta, który bez przerwy kontestował samego siebie i publiczność, która go słuchała. On nigdy nie szedł na kompromis z publicznością. Kilkakrotnie był wygwizdywany, całe okresy jego twórczości uznawane były za beznadziejne przez krytyków i przez również przez część publiczności. Ale on właściwie nigdy nie zszedł ze swojej drogi, która zawsze była nieznana, zawsze zaskakiwała. Także myślę, że to jest wspaniały prezent dla wszystkich tych, którzy tak fascynuje Dylan i miejmy nadzieję, że jeszcze długo będzie prosperował. Dariusz Rosiak, dziennikarz, a także tłumacz i znawca twórczości Boba Dylana, tego lecznego noblisty, bardzo dziękuję. A do rozmowy o Dylanie wrócimy z Dariuszem Rosiakiem także w najbliższą niedzielę. Zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo za spotkanie. Gość Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat. W naszym studiu profesor Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Kłaniam się. Panie profesorze, pan również lubi Dylana? Bardzo lubię. Ale jak powiem, że się spodziewałem, że będzie miał taki nudny teraz Nobla, to skłamałbym. O Noblu nie będziemy już dziś rozmawiać. Dzisiaj do 15 porozmawiam o sytuacji polskich rolników, a sporo się dzieje. Rolnicy zapowiadają protesty. Od już kilku tygodni mówi się sporo o wirusie ASF. Mówi się także o embargu rosyjskim. Mówi się także sporo o umowie Unia Europejska, Kanada. To wszystko są tematy, które przynajmniej po części rolników niepokoją. Zacznijmy od wieprzowiny. Jut pogłowia świń w Polsce. Jeśli spojrzymy na statystyki, okazuje się, że sytuacja wygląda dziwnie, bo w roku w latach 2000 w pierwszej połowie to pogłowie oscylowało w okolicach kilkunastu milionów, to było 18 milionów, teraz to jest milion świń w całym kraju. Skąd ta różnica? Nie, chyba 10 milionów, jakaś pomyłka, mówię około 10 milionów, 11. Jak tam zabrakło? Patrzę na informację prasową i obecnie czytam, że obecnie mamy tylko 1 milion świń, ale skoro pan twierdzi, że to błąd, to być może zarąknęło. To jest niemożliwe. Tak czy inaczej, duży spadek. Oczywiście, to jest olbrzymi spadek, tylko warto się w tym miejscu zastanowić, czy fakt, że spada po głowie krów, a rośnie produkcja mleka. Jesteśmy jednym z poważniejszych eksporterów, że świnie w tej chwili w Polsce, w przeciwieństwie do tego okresu, żyją około 4-5 miesięcy. Kilkanaście lat temu było to blisko 9 miesięcy. Z tego samego pogłowia można mieć w ciągu roku dwa razy tyle, czy więcej w tym jest, a więc ja martwić się nie trzeba tym spadkiem. No właśnie, tak, jednoznacznie potrafię odpowiedzieć. Cześć, mamo, przyprowadziłem kilku kolegów. Dzień dobry, dzień dobry. Około 20 jestem przygotowana na tylu niespodziewanych gości. Tylko pytanie, tylko teraz w promocyjnej ofercie 45 gramów. Sam fakt spadku pogłowia, kiedy rośnie wydajność, efektywność, niższe koszty. Myślę, że nie powinien to martwić. Krótko mówiąc, jeżeli mamy z tego samego pogłowia tyle mięsa, to już mieliśmy mniej paszy, mniej energii, mniej
pracy i tak dalej, tak dalej. Natomiast jest to zastanawiające, że Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Skazana na sukces, traci konkurencyjność. Wydaje mi się, że większość sektorów rolnictwa dostosowała się do wymagań nie tylko konsumenta polskiego, którego usta też się zmieniają, ale do wymagań na rynkach światowych. W trzodzie chlewnej działo się niewiele. Warto powiedzieć, że podczas gdy na świecie, w Europie, w Niemczech, we Francji, po Włochach,